Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Jump 4. Oczywiście jesteśmy na nowej wersji 1.8.0. No i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Pucharu Świata. Ostatnia próba przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Oberstdorfie już w następnym tygodniu. Raz znowu nas wita HS97, więc mała dzisiaj skocznia, jeden konkurs tylko tak naprawdę. No gdyż drugi będzie z drużynówki mieszanej. Również Polacy w niej wystąpią, ale w jakim składzie, to się właśnie okaże po dzisiejszym konkursie. Kto okaże dwójka najlepszych Polaków, będzie skakać w mieszanych. Zobaczymy, kto z tych Polaków będzie. Ja oczywiście was zapraszam już do zostawienia łapy w górę albo łapy w dół, do subskrypcji. No i oczywiście możecie wpaść na Discorda, żeby być na bieżąco z filmami, które pojawiają się na kanale. Tam jest zawsze powiadomienie o tym filmie. Więc cóż, zaczynamy. Czesmir Korzyszek rozpoczyna tą rywalizację na małej skoczni. Powiem wam, że na tej skoczni no nie skakałem jeszcze. I to jest właśnie mój pierwszy skok na Rasnowie. 97 metrów, proszę bardzo. Mamy nowy rekord obiektu oczywiście, no bo jeszcze nie skakałem, tak jak mówiłem, na tej skoczni, więc ładnie. Dominik Peter. Ogólnie trzeba powiedzieć sobie, że skocznia bardzo ładnie wykonana. Ktokolwiek się tego podjął, no można powiedzieć, że wykonał swoje zadanie perfekcyjnie. 97 metrów Dominik Peter. No i teraz to on jest liderem. Ta sama odległość, ale widocznie noty za styl były wyższe. Bor Pawlowcic. Oczywiście, że mała skocznia, to możemy mieć ekstra super wyniki. Nie zapominajmy, że na małej skoczni tytułu bronią trzy osoby, z czego tak naprawdę dwie mogą ją obronić. Jest to Daniel Andretande i Stefan Kraft. Noriakiego Kasaja nie mamy w tym sezonie. Zobaczymy, czy w przyszłym sezonie Noriaki Kasaj się nam objawi. Oby tak. Jewgeni Klimow, uwaga, leci teraz. I to jest także daleki skok. Jeszcze dalej chyba od poprzedników. 98 metrów. Nota 134 punkty. Mamy zdecydowanego lidera. Wojtek Sztursa. Kolejny reprezentant Czech. Zostanie w nim tylko Wiktor Polarzek, no ale on jest klasyfikowany w pierwszej dziesiątce. Ale Wojtek Sztursa pokazuje potencjał. 98,5 metra. No i szybkie zmiany liderów jak na razie oglądamy. Następny, numer 6, to jest Casey Larson. Tak jak mówię, tutaj wyniki mogą być nieco inne na małych skoczniach. Często tak bywa. No bo tutaj liczą się naprawdę chyba noty za styl jak najbardziej. Czwarte miejsce teraz Larsona, 97 metrów razem z Czesmirem Korzyszkiem. No i Roman Trofimow. Więc no, nie oszukujmy się, tam medalistów Seffeld mieliśmy tylko trzech i trzech złotych, nie mieliśmy więcej. Więc na dużej skoczni będą większe szanse na to, że ktoś obroni tytuł. Tam przecież będzie bronił Mackenzie Boyclaw swojego tytułu. No on jest w miarę dobrej dyspozycji, zobaczymy w jakiej, żeby móc ugrać złoto. No będzie ciężko. Trzecie miejsce teraz Witalia Kaliniczenka wpycha się tutaj między rywali. No i Gregor Deschwanden. Jak się nie mylę, na dużej skoczni z Innsbrucka mistrzem świata był właśnie Michał Nazarow, a trzeci chyba Etu Noisiainen, więc tam też będzie ciekawie. Ale dwóch z nich nie ma, więc no tak naprawdę Klaus tylko tam będzie bronił tytuł. A tutaj mamy Gregora Deschwandena, 98,5 metra. Daje mu to pierwszy wynik, 135 nota, brawo. Matthew Sukup. Reprezentant Kanady. No rozwija się ten Kanadyjczyk w dobrym tempie, no ale widać na małych skoczniach, no nie będzie miał dzisiaj szans tutaj, żeby poskakać w drugiej serii. Ostatnie miejsce, no i Filip Aschenwald. No ten skoczek, można powiedzieć, na małą skocznię mógłby być też dobry, ale u niego jest problem z tym, że jest strasznie nieregularny. No i ten skok 97,5 był jednym z lepszych skoków, jakie widzieliśmy u niego na małych skoczniach. Czwarte miejsce, brawo. Daiki Ito. No Daiki Ito chciałby jeszcze chyba na pewno zostać medalistą przed końcem kariery, ale czy to się uda? No nie wiem. Na razie ten skok 98 metrów. Trzeci wynik razem z Klimowem. Brawo dla Ito. Junshiro Kobayashi. Kolejny skoczków japońskich, który no ma potencjał na dalekie skakanie, no ale zawiesza się w pewnym momencie w sezonie i później jest
totalnie skaczący w dół reprezentant Japonii. Teraz 11 miejsce, no i też ciężko dzisiaj awans będzie. Pierwszy z Polaków, Piotr Żyła. No czy on będzie miał szansę na to, żeby walczyć o jutrzejszy występ w drużynach mieszanych? No ciężko będzie, ale jednak 98 metrów prowadzenie. No proszę bardzo, tak jak mówiłem, tutaj noty za styl spowodowały, że on jest liderem. Brawo dla Polaka, brawa dla Piotrka. Peter Preutz, co nam pokaże Słoweniec? Oj, to też wyjście z progu było ładne. I to jest też daleki skok, czy nie wiem, czy inna lidera. 99 metrów, tak jest. Blisko 100 metrów już zaczynają skakać zawodnicy. No i tu pokaże nam, kto może się liczyć na tej małej skoczni tak naprawdę. Aleksander zniszczył, czy Olek też będzie walka chyba, co? Uj, nie, upadek, więc Olek już nam odpada. 16 miejsce ostatnie, 97,5. Ładnie się położył na te narty, no ale wiemy, że tu trzeba skakać dobrze i mieć bardzo wysokie oceny za styl. Markus Eisenbichler, pierwszy z reprezentantów Niemiec. No i Markus nie wyglądał tutaj za dobrze. Stąd też od Słoweńca 18 nota, może przesadzona. 11 miejsce Niemca, słabiutko. Konstantin Schmidt, no on jakby troszkę się zaczął nam odbudowywać, ale to było w Teshigu. Czy tutaj również? No na razie widać, że nie. Na razie widać 15 miejsce dla Niemca, bardzo słaby wynik niestety. No i Dawid Kubacki, no Dawid ostatnim, no w ostatnim czasie no słabo mu idzie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jak zapunktuje, to jest naprawdę dobry konkurs. No teraz dobrze, czwarte miejsce, 98 metrów, bardzo wysokie oceny za styl. No ale rozbieżne od 19 do 20, więc bardzo tej sędziowie rozbieżni w swoich ocenach. No i Dawid czwarty ze Sztursom. Yukiya Sato, 20 numer startowy. Yukiya też spadek totalny w dół u niego z formą. I nie wiem, co dalej z tym skoczkiem będzie, przecież to był skoczek jeden z czołówki tak naprawdę. Teraz 12 miejsce Yuki razem z Koziśkiem Larsonem i Eisenbichlerem. Władimir Zografski, reprezentant Bułgarii. No nie spodziewałbym się, żeby walczył o medale na mistrzostwach, ale może dzisiaj sobie w Rasnowie poskacze. I to jest bardzo dobry skok, nie oszukujmy się. 99 metrów i to jest drugi wynik razem z Piotrkiem Żyłą. Choć metr dalej skoczył, no to noty za styl słabsze. Brawo jednak dla Bułgara za dobry skok. Jan Herl. No jeszcze młody jest Austriak, ale no na medale nigdy nie jest za wcześnie. 97,5 metra noty w miarę i 10 miejsce dla Austriaka razem z Ukraińcem Witalijem Kaliniczenko. Robin Pedersen. Nie, Norwek na pewno nie będzie się tutaj liczył, choć 9 miejsce wydawało się to krócej było. 98 metrów. No i Schlierenzauer. Czy nam się Gregor odbuduje na Mistrzostwa Świata? No to jest bardzo ważne pytanie. Czy on będzie w stanie walczyć tam o medale? Na razie chyba nie. 15 miejsce, 97 metrów. Niestety Schlierenzauer no spadł trochę z formą. Wydawało się, że odbudowuje się, ale to parę konkursów było dobrych. Daniel Huber. Za to Daniel Huber to jest ciekawa postać. No ale nie! Ulala! 25 miejsce i kiepsko to widzę. Stefan Kraft. 26 numer startowy Krafta. No on jest mistrzem świata z małej skoczni, więc tutaj będzie chciał dobrze skakać, no ale to jest 13 miejsce, 97 metrów. To chyba nie będzie w tym sezonie tego medalu. Będzie ciężko mu na pewno. No i zaraz po nim Michael Heiberg. Ole, Heiberg odpalił rakietę. 99,5 metra, nowy rekord skoczni, nota 138, 1,5 punkta przed Peterem Preutzem, ależ tu odpalił się Michael Heiberg. To trzeba przyznać, bardzo ładny skok stylowo, także nie można było się do czego przyczepić. No i teraz Maciej Kot, czy powtórzy skok Heiberga? Fajnie by było, ale nie ma takiego skoku. 23 miejsce Maćka Kota. Zobaczymy, jak odpowie Arti Aigro, Estończyk. Można powiedzieć, że jest w dobrej dyspozycji Aigro, ale nie, to nie był taki skok. 14 miejsce, 97 metrów, razem z Kraftem
I następny na liście jest Angela Niszek. Kręci ten wiaterek dzisiaj na tej małej skoczni, ale tutaj na małej skoczni ten wiatr nie powinien tyle współgrać. Laniszek, dobry skok. Szóste miejsce, 97,5 metra razem ze Szturcą i Dawidem Kubackim, który cały czas się trzyma bardzo wysoko, bardzo ładnie. Mariusz Lindwik. Ojojoj, Lindwik, troszkę tu zachwiane to wszystko było, ale daleki skok. I to jest piąte miejsce, 99 metrów. Noty za styl trochę słabsze. Razem z Dash Van Denem, no ale Norwek pokazał moc jednak na progu. Brawo. Severin Freund. Zobaczymy, jak sobie Severin poradzi. No to był też ładny skok Niemca. I wpada na trzecie miejsce tym skokiem. Razem z Piotrkiem Żyłą i Zograwskim. Więc i Freund pokazuje moc na małych skoczniach. No tego bym się nie spodziewał jednak. Timmy Zajc. Timmy Zajc, ładnie leci Zajc. No i pytanie, 13 miejsce, 98, ale zdecydowanie niższe noty. Następny, Simon Amman. Zobaczymy, co pokaże nam Zimi. Czy jest w formie na skakanie dalekie na takich skoczniach? No jest dobra dyspozycja Ammana. Miejsce trzecie, więc tutaj skakuje przed Piotka Żyłę i Zograwskiego i Freunda. Za Peterem Prełcem pół punkta tylko. Daniel Andretande, kolejny zawodnik, który będzie bronił tytułu mistrza świata na małej skoczni. Normalnej, nie oszukujmy się, no ale ile? Krócej chyba niż Kraft, mi się wydaje. 23 miejsce, Kraft jest 19. No na razie mistrzowie słabiutko. Klemens Murańka. No wypad z tej dziesiątki, Klimek. I zobaczymy, co teraz zrobi Klimek. No nie, widać, że ta forma troszkę spadła. 14 miejsce, 30 powinna być mimo wszystko. No ale sam fakt, że on mierzy troszkę wyżej już. Halvor Ekner Granerud. No czy można powiedzieć o tym, że Granerud będzie się na małej skoczni liczył, na normalnej skoczni liczył? Raczej wątpię. 24 miejsce razem z Koziszkiem, Larssonem, Eisenbichlerem, Sato, Schlierenzauerem i Tande, więc tutaj ciekawie się zaczyna robić. Stefan Hula. No, wiemy, że Stefana stać na dalekie skoki, ale chyba nie dziś, choć... Miejsce 20. Razem z Kraftem i Aigro. Będzie ciężko, to podejrzewam już. I Andreas Wellinger. No, mistrzem olimpijskim jest, ale teraz czwarte miejsce, więc tutaj Wellinger pokazuje aspiracje i do dzisiejszego konkursu, i do całych mistrzostw. Zobaczymy, jak Martin Hamann. Martin Hamann, uwaga, Martin Hamann. Dobrze, daleko. Ale 21 miejsce Niemca, 97,5 metra. Razem z Kraftem, Aigro i Hulą. Więc no, bardzo ciekawie się teraz rozkłada ta klasyfikacja. Karl Geiger. Geiger lepiej chyba mi się wydaje. 19 miejsce, no parę miejsc wyżej, no to... Tak naprawdę nie za wiele. No i Jakub Wolny, biało-czerwony. No przedostatni, już zostanie tylko Kamil Stoch na samym zakończeniu. Więc teraz zobaczymy, co Jakub Wolny pokaże. Wysoka parabola lotu, strasznie wysoka. No i po jakimś czasie spadł z niej, ale 13 miejsce jest. Klimowe mi to, więc bardzo dobry wynik Polaka. Na razie Piotrek Żyła, na razie najwyżej z Polaków, razem z Dawidem Kubackim. No ale zobaczymy, Keiichi Sato. Oj nie, Keiichi raczej tutaj nie zaszaleje. To był kiepski skok. 27 miejsce, proszę bardzo, razem z Dominikiem Peterem, Romanem Trofimowem. Właśnie na tym 27 miejscu są. No i Robert Johansson. No jeżeli ktoś bym powiedział, to że Johansson nie nadaje się na małe skocznie, ale... No udowadnia po raz kolejny, że to nie ma w ogóle żadnego prawa. 8 miejsce z Dash Van Denem i Lindwikiem. Brawo dla Johanssona, trzyma dalej dobrą formę. Ryoyu Kobayashi. Nie. To był słaby skok. 39 miejsce, 96,5 metra Ryoyu. Ukazuje nam fakt, że na małe skocznie się nie nadaje.
Mackenzie Boyd Klaus, no. Czy on będzie walczył tutaj o coś? No na razie chyba awans. 28 miejsce. Dominik Peter, Trofimow, Sato i Klaus razem, więc tutaj nic się nie zmienia. No i Wiktor Polaszek. Czy przeskoczy, czy też nie? To jest pytanie za 100 punktów. Oj nie, tutaj Polaszek. Widać spadek formy i to konkretny. 44 miejsce dopiero. No i zostało tak naprawdę trzech. Pius Paszke, Kamil Stoch i Tilen Bartol, więc reprezentant Niemiec zaczyna. Dobry skok Piusa Paszke. 14 miejsce, więc jest w miarę tej czołówce. No tam straty są niewielkie, nie zapominajmy. No i teraz Kamil Stoch. No, nie był to błyszczący skok Kamila. 18 miejsce. Ajajaj, trzeba będzie w drugiej serii się postarać. No i zostaje nam... Moi drodzy, zostaje nam ostatni Bartol. I wszystko będziemy już wiedzieć. Bartol... No chyba nie będzie go w 30. 26 jest! Niewiarygodna sytuacja! Więc tak, po pierwszej serii prowadzi Michel Hajbek, drugi Peter Preut, trzeci Simon Ammann, czwarty Piotrek Żyła, Władimir Zograwski, Severin Freund i Andreas Wellinger, ósmy Gregor de Schwanden, Mariusz Lindwik i Robert Johansson. Tak, przedstawia się dziesiątka. Następnie dalej Polacy, 11 Dawid Kubacki, 14 Jakub Wolny, 18 Kamil Stoch i Klemens Murańka, no i 26 tutaj Stefan Hula. No, mamy 30 o dziwo skoczków, to jest niewiarygodne wręcz. Wydawało się, że na mały skocznik zawsze jest ich więcej. No i Huber jeszcze ze zniszczołem. Czy upadli, no ale zobaczymy, czy oni będą w stanie tutaj zdobyć chociaż punkta. Będzie bardzo im ciężko. Rozpoczynamy drugą serię zatem. No, Huber słabiutko. 95 metrów, dobre noty za styl, no ale skok nie jest daleki. Aleksander zniszczoł. No, odda swój skok, ale gdzieś wątpię, żeby tutaj mógł się liczyć. Ojojoj, właśnie pokazuje to po tym wyjściu z progu. Nie, dzisiaj to nie był ten dzień. 266,5 wyprzedza jeszcze Hubera. No, ale teraz zaczynamy walkę w 30, czyli Stefan Kraft rozpoczyna. Oj tak! Oj tak, proszę Państwa, 99 metrów. Kraft rozpoczyna na dobre walkę o zwycięstwo. Arti Aigro, 97 w pierwszej, no teraz koło 99 trzeba skoczyć, żeby Krafta wyprzedzić, to jest niebotyczna odległość, której niestety nie jest w stanie przekroczyć Aigro. Drugie miejsce, ogromna strata do Krafta. Stefan Hula, no Kraft oddał taki skok, jakby jechał po zwycięstwo teraz. Stefan Hula, zobaczymy jak Stefan Hula, jeszcze chyba dalej, ale czy wygra? Kraftem przegrywa pół punkta, noty za styl, pół metra dalej skoczył od Krafta. Ale noty za styl, Martin Hamann. Ależ tu może mieć batalię w drugiej serii i to nam się jak najbardziej podoba. Martin Hamann, nie, on się tu nie liczy, on jest tłem, można powiedzieć, dla tych dwóch pierwszych, tylko 96 metrów. No i lider Pucharu Świata. On ma orzech do zgryzienia, bo ta jego przewaga stopniała nagle... Bardzo szybko do takich niewielkich strat, ale teraz świetny skok i mamy nowego lidera, 99,5 metra Bartola, brawo, 269,5 nota, no Bartol wraca na dobre chyba, Witali Kaliniczenko, ale wieje pod narty, teraz można skakać nawet koło 100 metrów, nie koło 200. No i Witali skacze daleko, miejsce trzecie, razem ze Stefanem Hulą, 99 metrów, przegrywa jednak z Bartolem i z Kraftem, Jan Herl. No te zawody bardzo szybko będą przebiegały, w związku, że to jest mała skocznia, no i Jan Herl, daleko, ale czy na lidera? Drugie miejsce razem z Kraftem, 269 nota, także 99,5 metra, no ale jeszcze dalej widzimy tutaj... LR 99,88 skoczył tak naprawdę Herl, więc tutaj zbliżamy się do tej setki magicznej. Carl Geiger.
Nie, to jest słabe wyjście z progu. Geiger tutaj nie zawojuje świata. Szóste miejsce za Kaliniczenko i Hulą jeszcze przed Hamanem, ale też niewiele. Filip Aschenwald. No ładny ten skok w pierwszej serii miał. No ale teraz trzeba jeszcze dalej skakać. Zobaczymy ile skoczy Filip Aschenwald. Daleko! Ale przyatakował. 99 i mamy nowego lidera ex aequo, Aschenwald i Bartol. Więc świetnie Austriak spisał się w tej próbie. Robin Pedersen. Czy Norweg przeskoczy to wszystko? No starał się jak najbardziej. Jest liderem, 99 metrów, 3,20, 271 nota. Norweg obejmuje prowadzenie i skacze Timi Zajc. No, teraz Timi Zajc jakby inaczej chciał to oblecieć, ale nie, tutaj przegra. 99,5, niskie noty za styl, 8 miejsce Zajca dopiero. No to teraz jeszcze dwóch Polaków, Klemens Murańka i Kamil Stoch będą skakać. Zobaczymy, jak biało-czerwonie się spiszą. Klimek, chyba to pod rekord nie podejdzie. Oj nie, słabiutko. 96, 10 miejsce Klimka. Więc tam gdzieś na szarym końcu dzisiaj. Kamil Stoch. No walczy z Bartolem. I to go bardzo teraz interesuje, zobaczymy. Bartolem przegra, to jest pewne. 9 miejsce, dzisiaj straci Kamil troszkę. Bartol jest cały czas drugi za Aschenwaldem, więc tutaj Bartol odjedzie. No i teraz Jewgeni Klimow. Ładnie, ale 9 miejsce przed Kamilem Stochem, choć Kamil 1,5 metra dalej, ale noty za styl widocznie były za niskie Kamila. Daichi Ito. Oj, ładnie Daiki, będzie w czołówce. I drugie miejsce nawet, razem z Aschenwaldem i Bartolem. Nadal Pedersen nie do pokonania. No i Jakub Wolny. 14 miejsce po pierwszej serii Jakuba. Oj, to wyjście z progu ładne. No, ale nie na tyle chyba, żeby móc tutaj walczyć o podium. 5 miejsce z Herlem i Kraftem. Mimo wszystko trzeba pochwalić Wolnego, bardzo dobry skok. Pius Paszche. To też jest ważny skok. Ale nie, koło Kamila gdzieś będzie Pius Paszkę. 13 miejsce, nawet za Kamilem, więc nic do Kamila dzisiaj nie odrobi. Chociaż taka wiadomość jest dzisiaj dobra. Wojtek Sztursa. Oj, 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 nie, 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 Sztursa nie. Spadniesz i to mocno. 13 miejsce. No, rozdzielasz Stocha i właśnie Paszkę. No i Dawid Kubacki. No, Dawid ma szansę na dobry dzisiaj konkurs, więc trzeba tą szansę wykorzystać, Dawid. Ale już widzę po wyjściu z progu, że to będzie ciężkie do zrobienia, bo skok jest 94,5 metra. 19 miejsce Polaka, no więc ostatnie punktowane. Andrzej Aniszek. Również 11. Ile Aniszek, ile? No lepiej od Dawida, ale też szału nie ma. 14 miejsce za Kamilem, więc Kamil cały czas trzyma się na tym 12 miejscu. Gregor Deschwanden, zaczynamy 10 już, więc teraz rozpoczyna się batalia. Zobaczymy Deschwanden, jak rozpocznie te zawody. Drugie miejsce razem z Aschenwaldem i to Bartolem, więc tu się trzyma ciekawa klasyfikacja. Pedersen prowadzi, no i skacze Lindvik. Nie, Lindvik tu się nie zawalczy. 14 miejsce nadal za Kamilem Stochem, razem ze Sztursą na tym 14. No i Robert Johansson. Wiaterek mocno zaczyna kręcić. Ale ładny skok Johanssona, będzie chyba lider. Jest liderem, 272 Johansson, więc Johansson pokazuje siłę przed Mistrzostwami Świata. Trzeba na niego zwrócić uwagę. Piotr Żyła. No i na Piotra też trzeba zwrócić uwagę, bardzo dobry skok. Miejsce trzecie Piotra Żyły, więc Johansson, Pedersen, Żyła, to jest pierwsza trójka. No a zostało jeszcze trochę ich nam tutaj, Władimir Zograwski między innymi. Ale chyba w drugiej serii tak dobrze nie będzie, Władimir.
miejsce 15, tuż przed Kamilem Stochem, ale też niewiele. No i Severin Freund. Oj nie, Severin raczej tu się nie będzie dzisiaj biło zwycięstwo. 15 miejsce Severina Freunda razem z Zografskim. No i teraz Andreas Wellinger. Wellinger, chyba mamy nowy rekord skoczni! Jednak nie 99,5 metra, ale daje mu to lidera w póki co konkursu, 273 nota. No i zostało trzech, Simon Amman, jak daleko skoczy Zimi? To powinien być dobry skok Ammana. No i nie ustał, 97 metrów i nie ustał, 28 miejsce. Moi drodzy, jak za Dawidem Kubackim, ledwo, ledwo jeszcze zniszczyłby się tego punkcika zahaczył. No zostało dwóch, Peter Preutz i Michael Heibeck. Wellinger już jest na podium. To jest pewne i będzie na drugim miejscu póki co. Bo Preutz psuje swój skok. 27 miejsce Preutza. No i został tylko Heibeck. Ależ on ma teraz presję na sobie. I nie skoczył tego Heibeck. Miejsce 19 Heibecka, więc Heibeck zawiódł drugiej serii. Ale zwycięzcą dzisiejszego konkursu i ku niezadowoleniu i Butiksowi i sędziowi wygrywa te zawody znowu Niemiec Andreas Wellinger. Drugi Robert Johansson, trzeci Robin Pedersen, czwarty dopiero Polak Piotr Żyła. No ale dla Piotrka to jest dobry wynik. Piąty Gregor Deschwanden razem z Filipem Aschenwaldem, Daiki Ito i liderem Pucharu Świata Tylenem Bartolem. No i na dziewiątym miejscu Jan Herl, Stefan Kraft i Jakub Wolny, więc i Piotr Żyła, i Jakub Wolny wystąpią w jutrzejszym konkursie drużyn mieszanych tak naprawdę, więc na który już was oczywiście dzisiaj zapraszam. Dalej Polacy to jest 12 Stefan Hula, świetny występ Stefana Huli. Dalej Kamil 18, troszkę dzisiaj potraci do tego Tylena. 25 Klemens Murańka i 28 egzekwo z Peterem Preutzem Dawid Kubacki. Niestety Olek zniszczył bez punkta. Zabrakło niewiele, 3 punktów do Ammana, który no w drugiej serii upadł niestety nieszczęśliwie. No i cóż moi drodzy, ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Oczywiście jeszcze spojrzymy na klasyfikację generalną, jak to wygląda. No mamy nadal Tylena Bartola na lidera, 687 punktów, 646 ma Kamil Stoch, więc 41 punktów. Straty ma Kamil Stoch przed, no, zawodami jeszcze trochę, jeszcze Rower przed nami, nie zapominamy, Planica przed nami, więc tam jeszcze się może wiele wydarzyć. 538 ma Pius Paszche, Robert Johansson, 526, Wiktor Polaszek, 506, Andreas Wellinger 488, Mackenzie Boyd-Klaus 463, Ryoyu Kobayashi 453, Jakub Wolny 449, no i dziesiątkę zamyka Keiichi Sato 427. Moi drodzy, Polacy dalej, 12 Stefan Hula, 15 Klemens Murańka, Maciej Kot 26, Piotr Żyła 29, no i Dawid Kubacki 30. Czwarty, na dole nic się nie pozmieniało. Pawłowicz, Peter i Korzyszek. To jest trójka, która na dole zamyka w chwili obecnej. No i cóż moi drodzy, dziękuję wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. I cóż, widzimy się za tydzień w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie na normalnej skoczni i na dużej. No i oczywiście widzimy się na jutrzejszym konkursie drużyn mieszanych, na który was oczywiście zapraszam, bo to nowość u mnie, więc trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!